Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku NBA 2K13, naszą przygodą z Phoenix Suns. Dzisiaj mam dla was w sumie jedną smutną, a jedną bardzo dobrą wiadomość. Ta smutna to ta, że to będzie ostatni odcinek z tej serii, a ta dobra to zaczniemy nową serię NBA 2K14. Ta gra już wychodzi za tydzień. I jeszcze nie wiem do końca, czy kupię ją w dniu premiery. Kurde, tych gier teraz tyle wychodzi, że nie wiem, czy się wyrobię ogólnie z hajsem, ale postaram się normalnie w pierwszych tygodniach tutaj normalnie NBA 2K14 zakupić i rozpoczniemy sobie przygodę z nowym klubem. Nie wiem, czy Phoenix Suns dalej będziemy prowadzić, ale to się jeszcze wszystko okaże. A na dzień dzisiejszy zrobimy sobie symulację. Symulację do końca sezonu po prostu. Zobaczymy, jak nam tutaj mniej więcej pójdzie. Tak więc teraz, z tego co widzę, mamy 5 porażek z rzędu, więc to jest niedopuszczalne. Dobra, pierwszy mecz. Przegraliśmy z Los Angeles Clippers, niestety. Dalej. Ach, nie tu. Tutaj kolejna porażka i to już jest siódma porażka z rzędu, no. Kolejna porażka. No, w końcu wygrana i teraz Oklahoma City Thunder i kończymy. O, i było zwycięstwo z taką drużyną. Nie wierzę w to. Trzeba zobaczyć tutaj, co tu się działo. Dudley Robinson. Beasley, jaki mecz dobry Beasley'ego, ale tu nie ma czasu na takie rzeczy. Dobra, skończyliśmy grudzień, więc teraz mamy styczeń. To przelećmy cały styczeń. Mamy ofertę Marshawn Brooks i Reggie Evans za Shannona Browna i 2000, nie ma takiej opcji, że się zgodzimy na to. I znowu, a Shannon Brown niestety kontuzjowany, więc wpuścimy za niego, no Hadadi niech wejdzie w takim razie, ale minut mu zabierzemy. Dostanie 3 minutki. Okej. Dobra, myślę, że tak będzie dobrze. No i jedziemy dalej. Mamy 18 zwycięstw, 21 porażek. Trochę bardzo słaby wynik. Zobaczmy, gdzie to nas plasuje ogólnie jak na razie. Niestety bardzo nisko. Tak więc nie wiem, czy się nawet do playoffów zakwalifikujemy. No ale dobra, jedziemy dalej. Morris. Dobra, niech komputer nam to zrobi. O nie, i Dudley niestety. I tutaj mamy ofertę za Beasley'ego i Hadadiego, Spencer House i pierwszy pick. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji w ogóle. O kurwa, i Beasley złamał stopę na 8 tygodni. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje w ogóle. Johnson w pierwszym składzie i Delfino. No tak, ponieważ Dudley kontuzjowany był cały czas. Beasley również. Masakra chyba jakaś. Dobra, ale Jermaine O'Neal na pewno tyle minut nie dostanie. Tutaj wysocy zawodnicy, widzę, dużo dostają. Okej. A co ja w ogóle robię? Przecież on do pierwszego składu leci za Johnsona. No. Okej. No i dobra, myślę, że jest dobrze. No to lecimy dalej. Mamy wynik 20-25. I Morris znowu, ja pierdolę, ile tych kontuzji. I tutaj mamy Rising Star i All-Star Game. No ale niestety nie ma czasu. Chciałem bardzo All-Star Game sobie zagrać, no ale nie w tej edycji NBA niestety.
Jedziemy dalej. Dudley zajebiście wyzdrowiał. Andersen za Jermaina O'Neilla. Nie zgadzam się. Lewis za Jermaina O'Neilla. Też nie zgadzam się. Nie ma opcji. No niestety. Paciulia za Browna. Co oni mi tu w ogóle za trady proponują? O proszę, All-Star, mieliśmy jednego zawodnika w All-Star Team. I Gortat, kontuzja. A jak? Jefferson za Dudleya i Fraya, też się nie zgadzam. No kontynuujemy. Kontynuujemy. Marcin Gortat, ok, już wraca. No i dobra, mamy cały jeszcze marzec. Ile tutaj jeszcze nam zostało? Aha, marzec i kwiecień, dobra, to już niedaleko. Symulujmy to teraz. Pięknie, Beasley wraca do składu. I Brown teraz, kurwa, jak nie jeden, to drugi, no. Dobra, i mamy 30 wygranych, 44 porażki, czyli w sumie chyba... Suns tak mniej więcej zakończyli sezon, a nawet chyba i gorzej, dużo gorzej. Morris. Robinson, kurde, szkoda tego młodego zawodnika. Brown wyzdrowiał, ok. A, nie tu. A, dobra, jak już wszedłem, to już trzeba to zmienić. Co tu się stało? A, Morris wyzdrowiał, dobrze. Znaczy Brown wyzdrowiał, przepraszam. Okej, okay, taki oto sposób. Delfino dużo mniej dostanie tych minut. Okej. Dobra. Tak może być na ostatnie tutaj kilka tygodni sezonu 33-47. Jestem pewien, że jakbyśmy grali dalej te mecze w stosunku jeden mecz, dwa symulacje, to myślę, że mielibyśmy lepszy ten bilans jednak. No ale trudno. Wygrana. I wygrana. Okej. Tutaj mamy kilka nagród, które tam zawsze na koniec dostajemy. No i LeBron James dostał MVP sezonu, to chyba nie było żadnej niespodzianki. Rookie of the Year Damian Lillard, chociaż pewnie nasz Robinson nie był daleki od tego. Sixth Man of the Year, czyli wchodzący z ławki. Hedo Turgulu, najlepszy zawodnik. Defensywny gracz roku Dwight Howard. Prawie 12 zbiórki, właśnie zobaczmy jak James, prawie 26 punktów, 9,5 zbiórki, 6 asyst, 1,5 odbioru, niecały blok, 53% z gry, 76 z rzutów wolnych i 38 z rzutów za 3. No tutaj Damian Lillard dobry ma procent rzutów za 3. Turgulu, no w sumie słabo, co to, Brown nie był lepszy niż on? No nie wiem, Dwight Howard, o jest, most improved player, Goran Dragić, proszę bardzo, 20,6 punktu, 4,8 zbiórki, 9,6 asysty, 2 odbiory, no blok, tutaj nie ma co gadać. Coach of the Year, czyli najlepszy trener tego roku, to Los Angeles Lakers, Mike D'Antoni, no i tyle. I teraz tak, All-NBA First Team, czyli najlepsi zawodnicy, Kyrie Irving, Goran Dragić, proszę bardzo, w pierwszej drużynie, pięknie, LeBron James, Kevin Durant i Dwight Howard. Drugi zespół, Russell Westbrook, Kobe Bryant, proszę bardzo, Goran Dragić, tutaj wygryz Kobiego Bryanta z pierwszej drużyny, pięknie, Carmelo Anthony, Blake Griffin i DeMarcus Cousins. Trzecia drużyna, Dwayne Wade, Derrick Rose, Kevin Love, LaMarcus Aldridge i Greg Monroe. Teraz defensywny zespół najlepszy, George Irving, Josh Smith, Anthony Davis, Dwight Howard, drugi zespół Iguodala, Dwayne Wade, Serge Ibaka, Paul Millsap, DeMarcus Cousins,
Tutaj najlepsi pierwszoroczniacy, no i nie ma naszego Robinsona, a jest, jest Thomas Robinson w pierwszej drużynie. Skończył sezon 12,7 punktu, 8,6 zbiórki, 1 asysta, dobra skuteczność, 6% za 3, a jednak coś mu wchodziło za te 3. No i dobra, teraz mamy playoffy. Zobaczmy, kto wygra. Miami Heat z Oklahoma City Thunder, proszę bardzo. Czyli nic tutaj, nie ma żadnej niespodzianki. MVP playoffów to oczywiście LeBron James. A i ci zawodnicy kończą karierę. Grant Hill, Ray Allen, po prostu Ray Allen to będzie legenda. Pobił rekord Reggie'ego Millera w ilości rzuconych trójek w sezonie zasadniczym. Juwan Howard kończy, Jason Kidd, Camby, Steve Nash, proszę bardzo, Derek Fisher. No i tyle. A Lawrence Frank kończy karierę. Ray Allen do Hall of Fame, Steve Nash i Jason Kidd. W ogóle się nie dziwię, że ci zawodnicy są w Hall of Fame. No i tak, Jason Kidd, średnia karierowa 12,5 punkta, 6,3 zbiórki. Bardzo dobry wynik w zbiórkach, jeśli chodzi o rozgrywającego. 9 asyst, prawie 2 odbiory, prawie 1400 meczy rozegranych. Stevie Nash ma lepszą punktację, mniej dużo zbiórek, mniej asyst i mniej meczów, to pewnie dlatego, a Ray Allen ma w sumie o 3 mecze więcej niż Steve Nash, prawie 20 punktów, 4 zbiórki, 3,5 asysty, jeden odbiór na mecz i bardzo mało bloków. A tutaj możemy zobaczyć, jak zmieniły się statystyki naszych zawodników, tak więc posortujmy. No i tak, Goran Dragić najlepszym zawodnikiem, później Beasley, Robinson bardzo dużo poszedł do przodu, Gortat spadł, bardzo słaby sezon tego zawodnika, chociaż dużo minut dostawał, ale mniej punktów, dużo mniej zbiórek, chociaż w sumie skuteczność nie jest taka najgorsza, ale jednak spadł. Brown do przodu, Dudley do przodu, Morris, Johnson tylko plus 1, Morris plus 1, Marshall plus 3, bardzo proszę, Delfino minus 2, a mi się wydawałoby, że jednak było lepiej z Delfino. Fry bardzo słabo, Hadadi to w ogóle nie grał. No i tyle. Jedziemy dalej. Aha, no to jest rozpoczęcie nowego sezonu, tak więc mamy loterię draftu, pick 9, no zobaczmy. No, jest 9. Czyli chyba za bardzo nikogo tutaj... A w sumie 9 to jeszcze nie taki najgorszy. A mieliśmy tam 1 chyba procent na miejsce 9. A 10 jednak mamy. Dobra. Miejsce 10. White House Visit. Staff signing. Aha, no to tutaj w sumie możemy sobie różne rzeczy i to... A dobra, pojadę z wami, bo nigdy tego nie robiłem. Normalnie już gram chyba w NBA 2K od 11 i nigdy nie przegrałem całego sezonu. Dobra, tutaj możemy sobie zatrudnić nasz staff. Może zmienimy trenera? Chociaż ma jeszcze na rok kontrakt, no to zostawimy go. Scout. Extend na rok. Niech będzie. Tutaj z Brianem Olsonem również. Może mamy tu jakiegoś kandydata dobrego? Ten nawet jest w porządku. Ten jeszcze lepszy. Dobra, weźmiemy tego. Tutaj nie ma co za bardzo wydziwiać. Aha, nie mamy tyle hajsu. W ogóle nie ma hajsu na trenera. Dobra. Tasks. No to dobra, to już skończyliśmy. No, co jest? Yes. A, tutaj mamy opcję z Delfinem. Na pewno przedłużymy, a z Johnsonem chyba nie. Dobra. Iguodala poszedł na free agency. Tak samo J.R. Smith. Vince Carter. No to zobaczmy zaraz. Qualifying offers. Tutaj nie ma nic. Pre-draft workouts. Aha, tutaj możemy sobie trening zrobić.
co chcemy. Fajna rzecz. No i jest draft. Mamy draft 13, presented by 2K Sports. No i zobaczmy, kogo nam się tam uda. Good evening and welcome to the 2013 NBA Draft. For 60 of the world's most talented and dedicated young players, tonight marks the culmination of years of hard work as their dream of playing in the NBA moves closer to reality. To all of the fans watching around the world and to those here with us tonight, thank you for joining us. And now to the task at hand. With the first pick in the 2013 NBA... No dobra. A tutaj możemy na szybko trade sobie zrobić. Resume draft. Dobra. Nie mamy czasu, żeby tak... żeby tutaj wszystko zrobić. No i tak, z numerem 1 Kevin Chandler. 1,98 m, 21 lat. No w miarę dobre, ale kogo my wzięliśmy? Herb Bay Barber. 61. Jest to silny skrzydłowy. No nie wiem, no ale dobra. Wychodzimy z draftu. Mamy rookie signing. No i co, bierzemy go czy nie? Nie, nie bierzemy. Jest za słaby. No i free agency, czyli... No co jest? O właśnie. To są zawodnicy, którzy obecnie są bez klubu. Co ty gadasz, że Chris Paul? Ale by były jaja, jakby nam się udało go... go zdobyć. Spróbujmy dać trochę mniej pieniędzy. Dobra, powiedzmy tyle. A, no właśnie, nie ma tyle hajsu. Dwight Howard na przykład też nie ma na niego pieniędzy. Brandon Jennings. Całkiem przyzwoici zawodnicy. O, Iguodala właśnie, jego może. Mamy na niego hajs? No co jest? Czemu nie możemy? Aha, bo już ma jedną ofertę. Będzie star, yes, opcja player. No i dobra, no i co? Nie wiem, chyba się mu nie da. Dobra, nikogo tu nie będziemy robić, advance po prostu. Auto-generate rookies. No i to by było na tyle, tak więc zakończyliśmy poprzedni sezon z bardzo słabym wynikiem. Tak więc, jeśli chodzi o przygotowania przedsezonowe, to one wyglądają całkiem w porządku. Zobaczmy jeszcze tylko skład, jak się przedstawia na nowy sezon, chociaż i tak już nie będziemy grać, no ale rzućmy okiem. Dragic, Dudley, Beasley, Robinson, Gortat, Brown, Morris, dwóch Morrisów, Delfino, Fry, Marshall, Andersen. Okej, okay, nie ma Jermaina O'Neala, ale jest Andersen, który grał w Miami Heat. Tak jest, w Miami Heat. No i dobra, myślę, że to by było na tyle, tak więc tak jak wspominałem na początku odcinka, już niedługo pojawia się NBA 2K14, tak więc... no co, będziecie pierwszymi, którzy się dowiedzą o tym, że już tę grę posiadam i będziemy ją nagrywać, tak więc wyczekujcie pierwszego odcinka nowej serii, nowej gry. A ja na chwilę obecną się z wami żegnam, życzę miłego dnia, do zobaczenia, siemano!